Witam Państwa niezwykle serdecznie z dalekiej Turcji, dalekiej ponad 3000 kilometrów z Warszawy. Liczy trasa do Trabzonu, gdzie za chwilę piłkarskie reprezentacje Azerbejdżanu i Polski toczą ostatni akt eliminacji Mistrzostw Europy. Eliminacji Mistrzostw Europy, które dla jednego i drugiego zespołu, jak mówił w studiu Jacek Laskowski, były bardzo nieudane. Oba zespoły straciły szansę awansu do angielskich finałów w przyszłym roku. No i w tym spotkaniu walczyć będą jedynie o prestiż. 30 tysięcy widzów może pomieścić stadion Trabzonsporu, lidera Ligi Tureckiej. Hüseyin Avni Açker, nazwa niełatwa, ale no chyba nieźle mi poszło. 30 tysięcy widzów może oglądać ten mecz, ale na stadionie pustki jest widzów może tylko 200. Składy obu zespołów, a więc najpierw reprezentacja Azerbejdżanu z numerem pierwszym w bramce Aleksander Żitkow, z numerem drugim Igor Getman, z numerem trzecim Deni Gajsumow, z numerem czwartym Tarlak Achmiedow, z piątym Yaşar Vagabzade, z szóstym Rasim Abuşev, z siódmym Demin Agajew, z ósmym Vidadi Rzajew, z dziewiątym Władysław Kadyrow, z dziesiątym kapitan zespołu Nazim Sulejmanow i z jedenastką Belli Kasumow. I skład Polaków w bramce Andrzej Woźniak, z dwójką Waldemar Jaskulski, z trójką Marek Sierczewski, z czwórką Tomasz Sokołowski, z piątką Tomasz Wałdoch, kapitan polskiej reprezentacji, z szóstką Sylwester Czereszewski, z siódemką Paweł Wojtala, z ósemką Krzysztof Bukalski, z dziewiątką Henryk Bałczyński, z dziesiątką Ryszard Czerwiec i z jedenastką debiutant reprezentacji Sławomir Majak. Rezerwowi polskiego zespołu to Bogusław Wyparło jako bramkarz. Dalej Arkadiusz Kubik, Tomasz Lenart, Rafał Siadaczka i Marcin Kuźba. O rezerwowych zawodnikach Azerbejdżanu za chwilę. Dosłownie 24 sekundy temu sędzia główny tego spotkania, doskonale nam znany, bardzo zresztą znany na całym świecie i także oczywiście w Europie, Leslie Mottram Scott, pomagają mu na liniach Graham Ellison i John Fleming, a obserwatorem z ramienia UEFA jest pan Lomardo. Leslie Mottram rozpoczął przed chwilą ostatnie spotkanie eliminacji dwóch zespołów. Polacy grać mieli w tym meczu ofensywnie, zapowiadał Henryk Apostel w takich rozmowach przedmeczowych, że Polacy być może na stadion w Trabzonie wybiegną czterema napastnikami. Ostatecznie skończyło się na dwóch. O ustawieniu polskiego zespołu za chwilę powiem. Wyjaśniają sytuację Azerowie i kontratak. Bardzo dobra interwencja Marka Sierczewskiego. Ustawienie polskiego zespołu. Właśnie Sierczewski jest tym ostatnim stoperem. Przed nim kryjący Jaskulski, Wałdoch. Przed nimi Wojtala i Czereszewski. Środkową linię uzupełniają Bukalski, Czerwiec i Sokołowski. I dwóch ludzi, którzy mają strzelać przede wszystkim bramki, Bałszyński i Maja. Azerbejdżan w tych eliminacjach nie zdobył ani jednego punktu. Ma nowego trenera, jest nim Tuayev Kazbek, 55-letni szkoleniowiec, który trenował w Azerbejdżanie dwa czołowe kluby tego kraju, Neftchi Baku i Turan. Polski zespół, a teraz groźna sytuacja i całe szczęście, że nie dotknął piłki pomocnik Azerbejdżanu. Bardzo ładna wrzutka z prawej strony, troszkę się zagapili nasi obrońcy, także Andrzej Woźniak, ale na szczęście skończyło się na strachu, a Rasim Abuşev bliski był zaskoczenia polskiego golkipera. Polski zespół prowadzi Henryk Apostel. Razem z Mieczysławem Broniszewskim jest to ostatni pożegnalny mecz tych dwóch szkoleniowców. Po nich stanowisko to obejmie Władysław Stakurski. Pomagać mu będzie Antoni Piechniczek. Są tutaj na stadionie, obserwują grę Polaków. Wszyscy zawodnicy jak jeden mąż stwierdzili, że jest to z pewnością okazją do tego, aby pokazać się nowym szkoleniowcom, pokazać, że jest się godnym grania w piłkę w koszulce z orłem i zrobią wszystko, aby ten mecz dla Polski wypadł jak najlepiej. No zobaczymy. Na ławce rezerwowych, jak już mówiłem, Bogusław Wyparło, debiutujący w reprezentacji, pierwszej reprezentacji, bo grał przecież w reprezentacji młodzieżowej 15 razy, Arkadiusz Kubik, Tomasz Lenart, Rafał Siadaczka i młodziutki 18-letni Marcin Kuźba. Zastanawialiśmy się, czy da szansę od początku rewelacji polskiej ligi Kuźbie szansę Apostel, ale uznał, że Sławomir Majak będzie grał w pierwszej połowie. W przypadku
dobrego wyniku Kuźba wejdzie z drugiej. No, zobaczymy. Na razie Polacy. Sokołot. Za mocno troszkę do Sobomira Majaka i od własnej bramki Aleksander Żydko. Azerbejdżan to bardzo egzotyczny rywal. Właściwie ten mecz drużyna ta mogła rozgrywać w Baku. Sytuacja polityczna stabilizuje się w tym państwie. UEFA brała taką możliwość pod uwagę, ale ostatecznie stwierdzono, że byłyby szanse wtedy nierówne, ponieważ pozostałe zespoły z grupy pierwszej, z polskiej grupy, grały na neutralnym terenie z reprezentacją Azerbejdżanu, więc dlaczego Polacy mieliby jechać do Baku, aby zakończyć eliminację właśnie spotkaniem z reprezentacją Azerów. Federacja istnieje od 1993 roku. Pierwszy oficjalny mecz z Gruzją w 90. przegrany 3-6. Niewiele zwycięstw ma na koncie ta drużyna. W 94 roku i 5. wszystkie mecze przegrane. Dobra sytuacja, ale będzie Żydko. Bardzo doświadczony golkiper. Aleksander Żydko ma 28 lat. Gra w Izraelu, a w eliminacjach, w meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się w Anglii, grał 7 razy. Grałby we wszystkich meczach, ale przeszkodziła mu kontuzja. I Polacy. Sokołowski próbował dojść do piłki na lewej stronie. I Azerbejdżan wywalczył. W naszym zespole występuje 3 piłkarzy, którzy grali w Mielcu 12 października z Azerbejdżanem. Wygrany mecz naszej reprezentacji 1-0, bramka Andrzeja Skowiaka w 45 minucie, a tymi piłkarzami są Jaskulski, Czereszewski i Tomasz Wałk. Tylko 2 zresztą obcokrajowców powołał Henryk Postel na to spotkanie. Właśnie Tomasza Wałgoka, jego kolegę z drugiej Bundesligi, Henryka Bałszyńskiego. Pozostali gracze to gracze z polskiej ligi. Jest to dla nich szansa, aby się korzystnie zaprezentować. Pukalski do Wojtali. Zdecydowana interwencja. Nasima Abuszewa. W zespole Azerbejdżanu niewątpliwie na uwagę zasługuje przede wszystkim 2 piłkarzy. Ich musimy się obawiać najbardziej. Są to gracze napadu. Nazim Sulejmanow i Veli Kasumow. Veli Kasumow to świetnie znany piłkarz Wojtkowi Kowalczykowi. Obaj grali w Betisie. Właściwie grał przede wszystkim Kowalczyk, bo Kasumow przede wszystkim siedział na opcji rezerwowej. W tym sezonie przeszedł do hiszpańskiego Albacete. Idzie mu tam zupełnie dobrze. Gra w pierwszym zespole. No i chyba ten zły okres ma już za sobą. Natomiast Nazim Sulejmanow to jest 30-letni napastnik mistrza Rosji, Spartaka Władykawka. Bardzo ciekawy zawodnik. Trudno mu zabrać piłkę. Znakomicie gra głową, świetnie strzela z obu nóg, dlatego gra na środku właśnie tej formacji. A strzela przed chwilą Jasar Bagabzad numerem 5. Jak już mówiłem, Polacy mieli w tym meczu grać bardzo ofensywnie. Byliśmy trochę tutaj w Trabzonie zaskoczeni tym ustawieniem. Sporo piłkarzy w środku boiska. Wojtala, Czereszewski, Bukalski, Czerwiec, Sokołowski i tylko 2 napastników. No, niektórzy twierdzą, że Henryka Postel powinien w tym meczu postawić wszystko na jedną kartę. Jacek Laskowski w studiu mówił, że w spotkaniu tym nie chodzi tylko o zwycięstwo, ale chodzi o punkty w rankingu UEFA, w rankingu FIFA. Chodzi o jak najlepszą pozycję, o jak najlepsze rozstawienie naszego zespołu przed eliminacjami Mistrzostw Świata. To losowanie 12 grudnia w Paryżu. No ale zobaczymy. Polacy twierdzą, że są w dobrej formie, mieszkają w dobrych warunkach i są gotowi walczyć o zwycięstwo. Czerwiec pokazuje, że jest wolny. Do niego teraz piłka. Ale nie mógł odebrać. Zabrali mu ją Azerowie i konstruują atak. Kasymow przy piłce. W środku jest Sulejmanow. Wybierze chyba... Nie, właśnie wybrał Sulejmanowa. Zobaczymy, co ten piłkarz potrafi. Rzeczywiście bardzo ładna sztuczka techniczna, ładne odegranie piętą do partnera, ale nic z tego wielkiego nie wynikło. Na szczęście Polacy grają strefą. Będą sobie przekazywali tych 2 najgroźniejszych piłkarzy.
Azerbejdżanu, Sulejmanowa z numerem 10, kapitana zespołu naszych rywali, i Veli Kasumova, który gra z numerem 11. Poprzednim trenerem był Maslim Mirdzavadov, ale po takich wynikach, jakie ten trener osiągał, Federacja Azerbejdżanu stwierdziła, że trzeba szansę dać nowemu trenerowi, no i walczyć o pierwsze punkty, między innymi właśnie w tym spotkaniu. Na razie nic wielkiego się nie działo. Upływa 9. minuta spotkania. Na razie bez bramek w Trabzonie. I Azerbejdżan. Rozajem. Cofanie do tyłu. Jest Abuszew, czyli Bukalski. Poradził sobie, wychodzi mu Wojtala, albo Bukalski w dribbling, ale jest jednak piłka w posiadaniu Polaków. Wojtala do czerwca. W środku jest... O, chyba był faul. Tak. Leży Motra, nie ma wątpliwości. Achmiedow, Darlan. Nie, to jest, przepraszam, to jest Jastar Wagabzadę. Faulował Ryszarda Czerwca, rzut wolny, na polu karnym widzę takiego Wojtale, jest także Majak, zamyka tam Sokołowski, jest Tomasz Wałdo, Marek Sierczewski, tylko został tylko Bukalski, będzie próbował stał, nie, dośrodkowanie, ale to jest, będzie szansa na bramkę, aj, jak niewiele brakowało, bardzo ładnie Bukalski, wydawało się, że będzie rzucał na pole karne, będzie szukał wysokich partnerów, tymczasem grał do Majaka i ten niewiele brakowało, a technicznym strzałem pokonałby bramkarza Azerbejdżanu Aleksandra Żyćkowa. Ale wywalczyliśmy rzut rożny. Krzysztof Bukalski. Łasko. Nie wyjaśniałem sytuacji Azerbejdżanu. Sulejmanow. Gabzadę. Nic nie było i to Sokołowski. Szansa na kontratak. Majak ucieka prawą stroną. Do niego piłka, ale za mocno. Nie bawią się w obronie Azerowie w jakieś techniczne rozgrywanie piłki. Wyjaśniają sytuację. Abuszew. Do Achmiedowa. Bardzo jest komu zagrać. Wojtala przy Kadyrowie. Bałdok pilnuje Sulejmanowa. Właśnie to pojedynek tych dwóch piłkarzy obserwujemy. No i kapitan naszej drużyny przekroczył przed. Otworzyły się takie pary na boisku. Obok Abuszewa Bukalski. Bałdok, jak mówiłem, Sulejmanowa, a Sierczewski Kasumowski i Polacy. Sławomir Majak do Sokołowskiego. Wojtala w środku niepilnowany. Bukalski pokazuje, że z lewej strony można do niego zagrać. Zobaczył go Marek Sierczewski. W środku jest Bałuszyński. Kolejny faul. Zawodnictwo Azerbejdżanu. Będzie rzut wolny. 30 metrów po bramki Żyćkowa. 13 minuta spotkania. Polska, Azerbejdżan, Trabzonie bez bramek. Przy piłce Waldemar Jaskulski. Jest także Henryk Kosi. 6 goli w Bundeslidze. Bardzo dobra gra tego piłkarza. Chwali go Klaus Schöpmeller. Także kolega zespołu Tomasz Wałk. Polacy, Tomasz Sokołowski, Kulima Gajew. Zabrał piłkę. Zawodnikowi Pomilol. I kontra. Tak będą grali prawdopodobnie Azerowie w tym spotkaniu. Polacy będą atakowali atakiem pozycyjnym. Będą szukali
szukali miejsca na boisku. Azerowie będą kontrolować. Kasumow wsunął maskę. Grola Gruzji będzie występować z pewnością w drużynie Azerbejdżanu. Marek Kwieczewski jest Kulski, dobrze ustawiony. Wychodzi tutaj obrońca za Bukalski, bardzo ładnie rozciągnął teraz Bukalski, ale źle zagrał, jest na szczęście Majak. Do Świerczewskiego spokojnie, obok Czereszewski. Niepotrzebnie wdał się w dribbling nasz zawodnik. I z 10 numerem dobrze tutaj wychodził Sulejmanow, ale nie dostał na szczęście piłki. Była luka w polskiej obronie. Gdyby to podanie było dokładne, mogło być groźnie, ale na razie Jaskulski. Za Bałszyńskiego. Obok jest Majak, Bukalski, mało miejsca. Skracają pole gry Azerowie i kolejne przekroczenie przepisu, tym razem po polskiej stronie. Sławomir Majak polował, zresztą no tam wykryje ze swoim 15 minut gry mamy za sobą, spokojny mecz. Obie drużyny, choć nie ma w tym meczu wielkiej stawki, nie ryzykują, grają uważnie. Miejmy nadzieję, że w dalszej części gry więcej będziemy obserwować składnych akcji przede wszystkim polskiego zespołu. Na razie nic wielkiego nasza drużyna nie pokazuje, oprócz tej jednej sytuacji, którą miał po podaniu Krzysztofa Kuczewskiego Sławomir Majak. Rezajek za chwilą. I Gajsum. Niesamowicie pilnowani. Najlepsi piłkarze Azerbejdżanu. Kasumowi Jaskółki. Kadyrow. Kadyrow do Kasumowa. Niedobrze, niedobrze, dobry strzał. Świetnie ustawiony Andrzej Wozik. Lekkie uderzenie, widać, że próbował technicznie zaskoczyć polskiego bramkarza. Na szczęście w środek bramki Andrzej Woźniew nie miał problemu ze złapaniem tej piłki. Daleko do Majaka. Przegrany pojedynek naszego napastnika za Kwiedowem. Sokołowski przy Agajewie. Faulowany. Tomasz Sokołowski i wywolny. Ryszard Czerwiec wchodzi do piłki. Znowu Wojtala podchodzi na pole karne. Bardzo wysoki zawodnik. Świetne warunki fizyczne. Wychowany w gminy sportowej szkoły Poznania. 13. Gra w Lech Poznań. Do niego była zachowana piłka, ale nie dokładnie. Jeszcze po raz. Bukalski. Nie wyszedł ze mną partnerów, próbował przepychać się w polu karnym Wojtala, ale dobrze pilnowany. Nie pozwalamy wyprowadzać piłki. Andorowie walczyli tu. Dobrze. W naszym zespole, który przyjechał tutaj do Turcji w kilku debiutantów, to Mir Maja, który gra, zawodnik Zagłębia Lubin, 26 lat grał między innymi w Radomiaku, w Opolu, jest także Marcin Kuźba. O tym już zawodniku mówiłem. 8 goli w lidze, 18-latek z LZS Lubochnia, potem Gwarek, Zabrze i wreszcie Górnik Zabrze, gra w piłkę od 6 lat. Bardzo ciekawy to piłkarz. Henryka Polska powiedział, że prawie na 100%, chyba żeby się gra nie układała, da szansę temu młodemu zawodnikowi. Wojtala. Przechwycenie piłki przez Czerwca, Bukalski do Wałdocha, bardzo ładnie do Czerwca. W środku jest Jaskulski, źle podał, przejął piłkę Rzajew i Azerbejdżan. Sulejmanow w środku, teraz troszkę wszedł, ale stracił równowagę. Odsunął się, troszkę wykręcił lewą kostkę, ale przyszedł. I spokojnie to nazwał. Kalski pokazuje, że jest niepilnowany. Nie może jednak do niego zagrać. Wałdok i Czerwiec. Tam, gdzie być powinien. W środku boiska rozdziela piłki. To Tomasz Sokołowski. Nie bardzo ma komu zagrać. Azerbejdżan też. Blisko swoich rywali. No i nic wielkiego z tego nie ma. Wracając do tych debiutantów. Rafał Przedaczka także debiutuje w reprezentacji. Jeżeli oczywiście zagra, 23 lata, praktycznie wyszło z tego roku, groźnie, błąd Wojtali,
widzą tego piłkarze, bo tam zupełnie nieobstawiony na lewej stronie, teraz dopiero Szybowski dobiega do swojego rywala. Dziewiątką to próbował Kadyrow, ale teraz tu mamy szansę na kontrę i dużo miejsca, biegnie Czereszewski w środku, Kukalski w piłce. Sławomir ma jak fatalne podanie, jednak wywalczy piłkę jeszcze. Kolega zespołu Henryk Małczyński, nie udało się. Szkoda, bo ma jak bardzo dobrze wychodził. Wychodził też wcześniej Czereszewski w środku, ale nie dostrzegł Kukalski Czereszewski, bo próbował zagrać do Majaka, ale skończyło się na tym, że piłkę otrzymali rywale. Teraz znakomite podanie, może być groźne. Ojej, na to muszą uważać na stoperzy. Marek Sierczewski, który gra ostatniego. Niewiele brakowało Akasunowi. Przejąłby to podanie i miałby przed sobą tylko Andrzeja Woźniaka. No to mógł oznaczać bramkę, ale Sławomir Majak. Bardzo ładnie przez pole karne i drugi rzut rożny. Mało miejsca mają nasi pomocnicy na rozegranie akcji, skracają pole gry Azerowie. My czynimy podobnie, dlatego może niezbyt emocjonujące nie stoi na dobrym poziomie ten mecz. Miejmy nadzieję, że w dalszej części będzie lepiej. Wojtala i opanował Ryszard Czerwiec będzie strzelał. Dziewięć występów w pierwszej reprezentacji Zagłębia Sosnowiec przez rok. Wicelidera tabeli w naszej klasie do Gdewałów ma 27 lat. Bardzo dobry film. Zobaczymy, jak pójdzie mu w tym spotkaniu. Mieszkowicz biegnie do Sławomira Majaka. Zginie to w tej chwili pozorna konkluzja Henryka Bosy, do Bosniego Krzysztof Wojciechowski przed chwilę. Kasymów. Dobry powrót do tego gracza, ale źle jaskuje. Do Sulejmanowa. I Getty. Kadyrowa jest Czereszewski. Nie patyczkował się do tych technicznych rozwiązań. Kusząc do tego, co się kilka na oczy, a Azerbejdżan będzie kilka do gry. Sulejmanowa, dobry. Meczu na razie nic wielkiego nie pokazał, oprócz tego jednego ładnego, technicznego pytania Kiercą. No i teraz bardzo dobra informacja Czereszewskiego od własnej bramki. Andrzej Woźny. Bardzo 11 porażek straconych, 36 bramek i tylko 3 gole zdobyte. Te gole strzelili nieobecni się, ale dzielą właśnie Nazim Sulejmanow. Dwie strzelone bramki narodowej w 94. Majak zmienia się w pozycji. Właśnie teraz Sławomir Majak. Ładne odegranie. Ale już poza linii bocznej Sławomir Majak próbował doświadczać po własnej bramki Aleksandra Andrzejka. Oto właśnie bramkarz Azerbejdżanu. A to Sławomir Majak. Zadowoleni, wspaniała pogoda. W Turcji dzisiaj blisko 20 stopni, bezchmurnie. Przed meczem wielu piłkarzy udało się na spacer nad brzegiem Morza Czarnego. Naprawdę warte jest to podkreślenia, że przed tym ostatnim meczem kierownictwo PZPN-u zrobiło wiele, aby ten ostatni mecz, pożegnalny, ten mecz Szkoła Wojewódzkiego,
przykład jak najlepiej od strony organizacyjnej, no a już za wszystko inne odpowiedzialni są trenerzy i piłkarze. Ryszard Czerwiec, Rostów Bałuszyński, do niego podanie, rykoszet, nie dojdzie tak piłka do... Za krótkie wybicie, przez moment Bałuszyński przy piłce, Henryk, teraz Bukalski, za mocno, Sokołowski zamyka akcję. Sokołowski przy piłce, będzie dośrodkowywał, bardzo ładny dribbling, ale nie ma nikogo w końcu. Wybiją to pewne piłkę, ale robi jeszcze Wojtala. Za krótko jednak podał Czereszewski. Sokołowski. Zmiana piłki między dwoma partnerami klubowymi. I Czereszewski i Sokołowski grają w Sobiborskim. I Polacy, Jaskulski. Bukalski jest z prawej strony. W środku już powinien podawać, za późno. Podawał do Jaskulskiego, powinien odgrywać piłkę z pierwszej. Pierwszej piłki i Świerczewski pewnie do Andrzeja Woźniaka. Szeroko, Tomasz Bałuszyński. Pokazuje się mu Sokołowski, pokazuje się także Czereszewski. Wojtala jest w środku, właśnie do niego podawa. Mało ruchu jest w przodzie, nie szukają pozycji, ani ma jak teraz, ma jak się zerwał, ani ma jak Bałuszyński. Bałuszyński są cofnięty na 30 metrów przed bramką Dzidkowa. Za mocne chyba to dośrodkowanie, nie dojdzie Bukalski, zablokowany umiejętnie przez obrońcę Azerbejdżanu. Bramka z tego zespołu prowadzi 25 minut ostatniego meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Meczu Azerbejdżan-Polska w gościnnym tureckim Trabzonie za nami. Nadal bez bramek, plus jakby troszkę więcej, może około 300. Ale to jest nic w porównaniu z frekwencją, jaka towarzyszy występom lidera Ligi Tureckiej, Trabzonsporowi. Komplet na każdym spotkaniu, kompletne szaleństwo tutaj w okolicy. Kiedy byliśmy na spacerze, widzieliśmy młodych ludzi, wielu młodych ludzi, nie tylko młodych, w czapeczkach, w barwach bordowo-niebieskich, to są barwy właśnie Trabzonsporu, ze znaczkami, nawet samochody z korędzieckami. No, bardzo dumni są w tym regionie tego zespołu. Świerczewski do Woźniaka. Musi Andrzej wybijać, tak jest. Pan Andrzej wybijać. Bardzo dobre podanie do Bukalskiego. Jest w środku Bukalski. Bukalski powinien lewą nogą strzelać, ale chyba balon z prawej. Nie doszedł do tej piłki jeszcze Polacy. Sokołowski. Jest Tomasz Wałdo. Za krótko, do Bałuszyńskiego, do tego kolegi, drugiej Bundesligi i Sulejman. Bardzo ma kogo zagrać. Kasubow biegnie środkiem. Kadyrow. W tym samym kierunku pobiegli obaj piłkarze. Do nich było adresowane to podanie, ale na szczęście Marek Świerczewski przy piłce. Świerczewski pójdzie troszeczkę z lewej strony teraz. Szerzej troszkę pobiec do linii, żeby rozszerzyć. Mógłbym wtedy podać Świerczewski, ale wybrał fatalnie. Pozycja spalona w beli Kasumowi. Beli Kasumów, 27 lat. Był królem strzelców Ligi Rosyjskiej od 92 roku. 26 goli. Azerbejdżan, Sulejman. Na to była sytuacja i tutaj ma Rzeźni Wałę. Faulował zawodnik Azerbejdżanu, naszego piłkarza. Padał mi Rmaja ciężko, padło się 7 razy, ale chyba wszystko nie zapytało. I Polacy. Bałuszyński pokazuje, że jest pilnowany. Ucieka za sobie, ale ucieka do Wojtali. Jaskulski bardzo ładnie, Czerwiec. W środku jest dobrze ustawiony. Bardzo ładny strzał. Dobrze był ustawiony Bałuszyński. Ale Bukalski zdecydował się na uderzenie. Pierwszej piłki, pełne ryzyko. No
No ale nie wyszedł troszkę ten strzał. Zeszła piłka z nogi pomocnikowi Kutnika Kraków. Debiutował w 1994 roku. Krzysztof Bukalski ma 25 lat. 7 razy grał w reprezentacji. A do Kutnika Kraków przyszedł z innego krakowskiego zespołu Wandy Kraków. 29 minut spotkania za nami. Nadal bez bram. Azerbejdżan spokojnie. Gajsumo pod Achmiedowa. Abuszew. I Polak, Bukalski, Czerwiec, ucieka Majak. Już chyba powinien składać Bałszyński na pozycji spalonej, nie może mu zagrać, wycofał się teraz. A jak przypisze do Czerwca podanie, ale za mocne. Za mocne podanie do Ryszarda Czerwca, od Sobomira Majaka. I nadal bez bramek. Przydałby się jakiś gol. Myślę, że gra stałaby się żywsza. A tak troszeczkę w takim no, bardzo relaksowym tempie toczy się to spotkanie. Spotkanie niby eliminacyjne, myślę, z Europy. Rzeczywiście jest to ostatni mecz w ramach eliminacji, ale jest to również mecz towarzyski. Dobre zagranie teraz. To mowa troszeczkę za mocno. Proszę padła taka 40 metrów. Minimalnie za mocno. I Andrzej Wojciech. Bardzo poważnie piłkarze Azerbejdżanu nie zagrozili bramce Andrzeja Kuzmińca. Dwie niezłe sytuacje naszych piłkarzy, to stanowczo za mało jak to mecz eliminacyjny. Nawet mecz o przysłowiową pietruszkę, źle Bukalki. Niepotrzebnie dryblował, Goldala do środka fatalnie, bo tam jest Kasumow i właśnie on był przysłowiowym przysłowiowym. Kadyrow teraz. Sulejmanow pokazuje, że jest niepilnowany. Dobrze wracają. Czerwiec tam walczył o piłkę. No i zmusiliśmy rywali do błędu. Sokołowski z autu Marka Kroczewskiego. Nie, bo już biegli do niego Kasumow. I do Andrzeja Różnicy. Dwie dobre sytuacje dla naszej drużyny. Sławomir Majak i Krzysztof Kukal. Jak już mówiłem, to stanowczo za mało. Polacy dominują na boisku, są w posiadaniu piłki. Więcej czasu spędzają przy piłce niż rywale, ale nic tylko tak nie wynika. Brakuje dokładnego podania w ostatniej fazie. Teraz bardzo ładnie Sokolski zdążył, zatrzymał piłkę, nie wyszła ona na aut, ale niepotrzebnie drybluje, choćby walczył rzut rożny, czwarty rzut rożny dla polskiego zespołu w pierwszej połowie. Lepiej by było gdyby wcześniej dośrodkowego. Zdobył się jeden po drugim. No i piłka gdzieś tam trzęsła w nogach Emina Agajewa, wyszła na wytrożnie. Sokołowski. Będzie bramkarz. Blisko wciąskuje do Kasumowa, ale osamotniony Sulejmanow tutaj pilnuje go jest kurczy. W tym momencie stracili piłkarzowie i Polacy. I jeszcze Polacy będą przy piłce. Rzut z aut. 23 minuta. Rozmawiałem przed meczem z nowym szkoleniowcem Azerbejdżanu, Kawdekiem Tuajewem, który powiedział, że ten mecz jest co prawda drugim dopiero jego spotkaniem, ale chce w tym meczu sięgnąć po zwycięstwo. Wie, że Polacy nie przyjechali w najsilniejszym składzie. To są debiutanci. I że Azerbejdżan pokusi się o zdobycie pierwszych punktów w eliminacjach mistrzostw. No, jak na razie tych zapowiedzi niewiele wynika. Przede wszystkim Azerbejdżan pilnuje dostępu do własnej bramki. Kraca pole gry w środku boiska, nie mają swobody nasi napastnicy, nie mają także pomocnicy. No i kontratak, w szczęście na razie bez bramkowych efektów. Sulejmanow strzela, niewiele brakowało. Będzie rzut rożny, jeszcze piłka dotknęła któregoś z naszych piłkarzy. To jest właśnie nazwą Sulejmanow. Bije brawo, uśmiechnięty.
bije brawo swojemu partnerowi, podawał Wagabzadę i pierwszy rzut rożny w spotkaniu dla drużyny Azerbejdżanu. Andrzej Woźniak bez tyłu. Groźna to była sytuacja. Luka w środku, niepilnowany Sulejman. Za chwilę też może być groźnie. Kasuro, bardzo ładne uderzenie, oj, niewiele brakowało. No wyraźnie zaspali nasi obrońcy. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Popatrzmy jeszcze raz, może będzie powtórka, jest tak. Popatrzmy, gdzie był zawodnik, który miał pilnować Kasumowa. Tomasz Wałdow 2 metry za Kasumowem. Chyba liczyli na to, że będzie pułapka offside'owa. Liczyli, że uda się złapać zaspalony Kasumowa. Tymczasem spalonego nie było, no i było bardzo groźnie. W odstępie 2 minut, dwie groźne sytuacje dla zespołu Azerbejdżanu. Mówiłem, że nic groźnego się pod bramką polską na razie nie działo. Jakby słyszeli moje słowa piłkarze naszych przeciwnik, naszych piłkarzy. No i niewiele brakowało, a żeby nie było bramki. Sulejmanow. Dobrze Jaskuń. Dąży do piłki, Sulejmanow nie. Marek Sierczew. Tylko do kogo? Miał być do Bałuszyńskiego, tymczasem rywale przy piłce. Spokojnie wycofują. Gajsumow. Teraz Achmiedow. Szukają miejsca napastnicy, mało ruchu też z przodu. Teraz Kasumow ucieka do niego piłka, troszeczkę się spóźnił. Wałdow chyba faulował swojego przeciwnika i będzie już wolny 5 metrów od narożnika pola karnego polskiego zespołu. Wyraźnie jakoś nasi piłkarze oddali pole w końcówce pierwszej połowy. 10, niespełna 10 minut do zakończenia tej części gry. Nadal bez bramek w Trabzonie. 0-0, ale przeżyliśmy no, niepokojące chwile przed momentem. Uwaga, to będzie teraz. Zobaczymy do Kasumowa. Dobrze Polacy, ale nie zdąży chyba z Rzeczniki Maja. Gajsumow do Żytkowa. I dalekie widzimy do Kasumowa. Wojtala. Chciał do Żytkowa. Niecelnie. Zajew. Jadawej. Piłkarstwo Azerbejdżanu nie ma praktycznie żadnych sukcesów na arenie międzynarodowej. W tym roku w rozgrywkach o europejskie pokary uczestniczyły dwa zespoły, Kafas Ganzak, mistrz kraju, grał w pucharze UEFA, przegrał z Austrią 1-0, 4-1-5, oczywiście odpadł w pucharze zdrowotnych pucharów, Neft i Baku z Apoelem Nikozja 0-3, remis 0-0 i oczywiście także ludzie wstępni oba, także pożegnał się z pucharami czerwiec. Na lewą nogę, będzie próbował strzelać, świetnie wypuścił Sokołowskiego, no, wiele brakowało, a Tomasz Sokołowski miał być świetną sytuację, ale bardzo dobrze interweniował. Barlak Achmiedow wybił piłkę w ostatniej chwili. Jeszcze raz ta sytuacja. Bardzo ładna interwencja. No, gdyby nie zdążył. Obrońca Azerbejdżanu, to chyba Sokołowski pokonałby Aleksandra Sokołowa. A tak kolejny rzut rożny. Na ten pusto. Tutaj serwiec. Pusta się przyjrza, że jest, ale chyba na przyszłość. Za wysokie podkładkowanie. Mogą właśnie ta nieliczna grupa kibiców, młodzieży szkolnej, bardzo barwnie to wygląda. Wszyscy są w takich szkolnych uniformach, jednakowo ubrani, kule, krawaty, granatowe marynarki. Bawią się na spotkaniu. Teraz będzie dobra sytuacja, bo Bałuszyński jest przy piłce, będzie strzelał niepotrzebnie, bo mógł zagrać, to pokazuje kolega partnera, partner z zespołu, mógł do niego odebrać piłkę. A to jest ten końca. Azerbejdżan. Wysoka pozycja na strzał. Andrzej Wojciech. Ładnie na wstępny też bez opieki. Nikt nie próbował zapoznać się ze strzałem na piłkę. Strzał Abuszewa.
postawił najmniejszych po prostu Andrzejowi Budnikowi, wyszedł z bramki, wrócił kąt, no i bardzo ładnie złapał tę piłkę. Ryszard Czerwin do Czerwskiego. Jest to Mazwało. A jak w środku? Za mocno to wyrzucił trochę piłkę, ale dąży do niej. Bałdą w Bukalni. Ucieka Jaskurski. Będzie do środkowego. Patrzy we środku, jest ma jakieś to położy, także no, niedobre do środku. Czterdziesta minuta rozpoczęła się. Zaznaczam dwóch bramek. Kilka dobrych sytuacji. Azerbejdżan, Sulejmanow i Kasumow. Dwie dobre sytuacje Polaków, Majaka i Bukalskiego. Chyba to właśnie stopa, ale minęło na to bardzo, bardzo czytelnie. Azerbejdżan mało rozgrywa meczów międzynarodowych. W 94 i 95 roku tylko dwa spotkania towarzyskie, pozostałe to mecze eliminacji mistrzostw Europy w meczach towarzyskich. Azerbejdżan spotkał się z Maltą i Mołdawią. Przegrał obydwa spotkania ze słabymi zespołami. Nie reprezentuje z jakiej klasy ta drużyna, ale jak na razie reprezentuje wystarczająco duże umiejętności, aby utrudnić grę polskiemu zespołowi, no i wchodzić w grozie, ale na razie bez bram. Cenne tempo. Takie wrażenie sprawiają piłkarze, jakby nie bardzo im się chciało grać. Mało ruchu jest, mało walki. No ale może w drugiej połowie, kiedy będzie bliżej końca, poczytają z siebie więcej ambicji, więcej waleczności, będziemy oglądali lepsze widowisko, bo nie ma co ukrywać. Te 41 minut, które mamy za nami, niczym wielkim nas nie zaskoczyły. Znowu błąd Waldocha. Niewiele brakowało, Sulejmanow doszedł do piłki. Źle się ustawia nasz obrońca, który filmuje Nazima Sulejmanowa. Za mocne podanie teraz do Sokołowskiego, nie zdąży. Pomocnik Tomil Olsztyn będzie blokował piłkę obrońca Azerbejdżanu. Tak rzeczywiście było, wyszło na auki od własnej bramki Żyd. Szkoda, że Henryka Postel nie zdecydował się na bardziej ofensywny wariant. Danie szansy młodym piłkarzom, jakby Kuźbie, chociażby Kuźbie, posiadaczce, który prezentuje bardzo dobrą formę w lidze, Widzewie Łódź. Bardzo pożyteczny piłkarz, to więcej Kuźbienia prowadzić do gry polskiego ataku. A tak to troszeczkę walimy głową w mur, nic z tego nie wynika. Słaby jak do tej pory występ naszej drużyny. No ale poczekajmy, może w drugiej połowie. W drugiej połowie będzie lepiej. Nieudane były te eliminacje dla naszej drużyny. Przegrana z Izraelem. Troszkę nadziei w nasze serca lały dwa występy, a właściwie trzy. Dobra gra, choć przegrany mecz w Rumunii. Dobry mecz z Izraelem, dobry ze Słowacją. No ale straciliśmy punkty u siebie w Rumunii. Straciliśmy punkty także u siebie w Rumunii. No i mecz, o którym chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Mecz ze Słowacją przegrany w Bratysławie. Dziewiątkę po ekscesach Kowalczyka i się Piotra. O tym meczu chcieliby zapomnieć także polscy reprezentanci. Grają w tym spotkaniu. No zapewniali, że zrobią wszystko, aby Polska wywiodła z sezonu 3 punkty. Ma przecież szansę na zajęcie trzeciego miejsca, a w przypadku porażki w tym meczu, kto wie, czy nie będziemy na miejscu piątym, na miejscu przedostatnim. Tego się nikt przecież po losowaniu eliminacji do mistrzostw Europy nie spodziewa. Tymczasem teraz okazuje się, kto wie, czy właśnie to przedostatnie miejsce
nie czeka na naszą drużynę. No ale poczekajmy, jeszcze przed nami druga połowa i dwie minuty pierwszej. Być może zmieni się coś w grze naszego zespołu. Zdobędziemy bramkę. Czeresze daleko. Zablokowany. Niecelnie, nie ma pozycji spalonej. A jest. Ostatnia minuta pierwszej połowy. Niczego nasi piłkarze wielkiego nie pokazali. Podobnie Azerbejdżan. Przeciętny mecz. Wolne tempo. Bez iskier grają oba zespoły. Nasi rozpoczęli nawet nieźle. Coraz gorzej Sulejmanom. Azerbejdżan. Środka. Do tego koła się cofnął. Ale stracił. Kadyrow. Nie, to będzie Agajew. Kadyrow biegnie do piłki, także Kasumow. I w tym momencie pan Leslie Mottram, sędzia ze Szkocji, zakończył pierwszą połowę spotkania. Spotkania, które jak na razie niczym nas nie zaskakuje. Polacy grają przeciętnie, podobnie Azerbejdżan. Bez bramek w Trabzonie w meczu, ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Azerbejdżan, Polska. Miejmy nadzieję już bez żadnych technicznych problemów to spotkanie. Kolejny rzut rożny dla naszej reprezentacji. Ryszard Czerwiec. Krzysztof Bukalski jeszcze raz do czerwca zdąży, Czerwiec zdążył i jeszcze jedna wrzutka. Płasko tym razem. Mirzaj wybija piłkę na rzut z aut. Znowu nie mamy komu podać tej piłki z autu. Wszyscy zawodnicy Azerbejdżanu na własnej połowie, w okolicy własnego pola karnego. Teraz wycofujemy do Marka Świeczewskiego. Prostopadłe podanie będzie do Sokołowskiego. Tutaj jest Agajew, obok niego Sokołowski. Nie dał rady Polak, choć naciskał. A nie, jednak Leslie Mottram pokazuje, że naciskając zawodnika Azerbejdżanu, Polak robił to, przekroczył przepisy i rzut wolny dla naszych rywali. Wałdok, teraz czysta interwencja. Bałszyński. Niepotrzebnie do tyłu, do Czereszewskiego. I jest Ryszard Czerwiec. Na razie jedna zmiana tylko w polskim zespole. Z pewnością będą następne. I Polacy. Bukalski. Zablokowany strzał i Żydkow od własnej bramki. Może złapać piłkę po rykoszecie. Piłka trafiła do jego rąk. Do Sulejmanowa. Zawodzi ten piłkarz w tym meczu. W Spartaku gra pierwsze skrzypce, podobno znakomicie, a w tym meczu gra po prostu słabo. Wałdok będzie szybszy od Rdzajewa i Andrzej Woźniak. Przed nim Marek Świerczewski nie bardzo może podać, bo Kasumow i Sulejmanow podchodzą właśnie do naszego ostatniego stopera. Jeszcze raz Andrzej Woźniak. No nie wygląda to niestety najlepiej. Gwizdy skromnej publiczności na stadionie w Trabzonie. Może teraz. Wojtala dubluje pozycję z siadaczką. No i skończyło się na aucie dla Azerbejdżanu. Nie mogą Polacy znaleźć sposobu na grę defensywną Azerbejdżanu. Nie mogą polscy napastnicy uwolnić się spod opieki swoich przeciwników. Nie ma czystych pozycji i praktycznie w drugiej połowie ani razu poważnie nie zagroziliśmy w bramce Aleksandra Żydkowa. Była taka możliwość, świetnie był ustawiony siadaczka, ale był też na miejscu Achmiedow, który wybił piłkę na rzut rożny. To była najlepsza okazja, mogła być
jeszcze okazja do zdobycia gola, ale skończyło się tylko na dobrych chęciach. Kolas Tomasz Wałk, pokazuje mu się Sokołowski. Wałk decyduje się na indywidualną akcję, teraz Sokołowski. Czerwiec pokazuje, że jest niepilnowany, ale Henryk Wałszyński głęboko cofnięty. I teraz będzie szansa na strzelenie bramki, niepotrzebnie do gry opłynien, albo zdecydować się na strzał Krzysztof Bukalski, albo precyzyjnie dośrodkowywać, a nie podawać rywalowi. No jeszcze faul po drodze naszego zawodnika i spokojnie Azerbejdżan w własnej połowie. W dalszym ciągu rozgrzewa się trzech polskich piłkarzy. Przypomnę, że są to Kubik, Lenart i Kuźba. Tomasz Lenart, który gra w defensywie, chyba nie ma wielkich szans na wejście na boisko. Natomiast kto wie, czy nie wejdą Kubik i Kuźba, bo przydałoby się chyba zmienić coś w grze drugiej linii i to chyba rola ewentualnie dla Kubika, ale poczekajmy, bo teraz było groźnie. Boziak nie może łapać piłki, podawał ją do niego partner. Może Kubik wejdzie zmieni grę drugiej linii, może wejdzie także Kuźba, który mógłby ożywić grę atak. Czerwiec nie zdąży. Będzie zmiana w polskiej drużynie. Widzę, że Arkadiusz Kubik rozgrzewa się. Już tak rozgrzewa się z myślą chyba o wejście na boisko. Prawdopodobnie ta zmiana będzie. Jeszcze nie teraz, ale prawdopodobnie za chwilę. Tymczasem Azerbejdżan. Bałszyński. Jest Świerczewski, ale pospieszył się pomocnik Tomilu. Jeszcze wywalczymy piłkę. Jaskulski. Dobrze ustawiony Wojtala. W środku jest Siadaczka. Jest także Bałszyński. Podchodzi pod pole karne Czerwiec. Za mocno. Lewą nogą chyba wolałby Wojtala dośrodkowywać prawą i będzie zmiana, a więc na boisko, proszę Państwa, za Henryka Bałszyńskiego wchodzi numer 16, Marcin Kuźba. Mówiłem już o tym piłkarzu, przypomnę, debiutuje w reprezentacji, gra w Górniku Zabrze. Zaczynał grę w piłkę w LZS-ie Lubochnia, potem grał w Barku Zabrze, trenuje od 6 lat. Debiut w reprezentacji, 8 goli do tej pory w lidze. Miejmy nadzieję, że będzie to debiut udany. Henryk Bałszyński nic nie pokazał w pierwszej połowie, nie pokazał także w drugiej połowie. No i słusznie chyba postąpił Henryk Apostel, zmieniając tego piłkarza. Marek Świerczewski. Do Kuźby. Pierwszy kontakt z piłką 18-latka z Górnika Zabrze. Bukalski. Strzał. Jeszcze pozycja spalona. Strzał niecelny. Rzut wolny do własnej bramki. Wybijać będzie Wadim Żitko. Nie bardzo się chwawią piłkarze Azerbejdżanu, już mówiłem, wynik 0-0 jest dla nich bardzo dobrym wynikiem, pierwsze punkty w eliminacjach, no a dla nas ten wynik oznacza, że prawdopodobnie zakończymy te mistrzostwa na 5. miejscu. Zmiana w zespole Azerbejdżanu, opuści boisko Władysław Kadyrow, a na jego miejsce wejdzie z numerem 14 Mahmud Urbano. Urbano to zawodnik z drugiej linii, a więc Kazbek Tułajew, szkoleniowiec, 55-letni szkoleniowiec Azerbejdżanu, wzmacnia drugą linię. Widocznie uznał, że wejście dwóch nowych napastników w reprezentacji Polski, Kuźby i Siadaczki, to wystarczający powód, aby wzmocnić tę formację zespołu Azerbejdżanu. No przeszkodzili sobie teraz Kuźba i Czereszewski, Kasumow.
mocno i spokojnie asekurował Andrzeja Woźniaka, Tomasz Wałgot pilnujący na Zima Kulejmanowa. Zajew w środku zupełnie niepilnowany, dużo ma miejsca, może dokładnie podać. Zabrakło precyzji pomocnikowi Azerbejdżanu i Polacy. Rzutem dał. No cóż można powiedzieć o grze naszego zespołu. Liczyliśmy, że ten ostatni mecz, który będzie meczem pożegnalnym Henryka Postela i Mieczysława Broniszewskiego w charakterze selekcjonerów, będzie meczem, w którym nasza drużyna walczyć będzie zdecydowanie o 3 punkty, aby zatrzeć to fatalne wrażenie po występie w Bratysławie, zakończyć tę eliminację jakimś miłym akcentem, ułatwić także pracę nowemu selekcjonerowi, nowym selekcjonerom, Władysławowi Sakurskiemu i Antoniemu Piekuszkowi, który będzie pomagał Sakurskiemu. No tymczasem nasi piłkarze w tym spotkaniu zawodzą. Zawodzi także Azerbejdżan, ale tu się nie ma co dziwić, bo jest to bardzo, bardzo słaba drużyna. Może teraz dobra sytuacja. Blisko łapie piłkę. Bez problemu. I do Sulejmanowa. Jednak Polacy. Za krótko troszkę i Sulejmanow. Teraz będzie szansa na kontrę. Ucieka Kasumow. Ucieka także Rzajew. Jest Wojtala. Cofnął się Tereszewski. I Wałda. Komu ma podać? Obaj bardzo pieczołowici. Kryci i Kuźba. Wybrał Sokołowskiego, dobrze Sokołowski, do czerwca, Serwiec może uderzyć, daleka, ale nie ten. Potrafi ten piłkarz strzelić daleka. Kolejna zmiana w zespole Azerbejdżanu, zejdzie z boiska Widadi Rzajew, a jego miejsce zajmie z numerem 17 Kurban. A więc także trener Azerbejdżanu dokonuje zmian, też nie jest zadowolony z swojego zespołu, choć w wyniku na pewno. I kolejna zmiana w naszym zespole. A jednak na boisko wejdzie Tomasz Lenart, nie wiemy jeszcze tylko kogo zmieni. Bukalskiego, jest w środku Tomasz Wałda. Z boiska zejdzie Krzysztof Bukalski. Tereszewski. Do Wałdoka, ale Wałdok źle i przejmują piłkę Azerowie. Jest Sulejmanow w środku, jest nowo wprowadzony Kurbanow. On przy piłce ma dużo sił. Do Agajewa. Zadę i rzut z aut. I chyba teraz będzie okazja do zmiany. Sygnalizuje to sędzia techniczny szkockiemu arbitrowi Leslie Mottramowi. Wchodzi z boiska Krzysztof Bukalski, a na jego miejsce wchodzi Tomasz Lenart, zawodnik ŁKS-u, 26 lat, debiut w pierwszej reprezentacji wychowanek Kilicy Tomaszów, no a aktualnie w ŁKS-ie. Podstawowy zawodnik w zespole oczywiście. Dobrze, Marek się czeka. Wojtala. Do Sokołowskiego. Pokazuje się Kuźba. Do niego piłka. Ładnie zgrał do siadaczki, ale minimalnie niecelnie. Polacy jednak. Czerszewski. Kuźba bez opieki w środku. Teraz do niego dopiero podchodzi Achmiedow. I Wojtala. Czerwiec. Do Sokołowskiego. No i
Rzut wolny niedaleko linii pola karnego, może w odległości 5 metrów, a więc około 22 metrów, 21 metrów, 22 metrów może od bramki Aleksandra Żitkowa. Okazja do stworzenia groźnej sytuacji. Okazja dla Ryszarda Czerwca, który potrafi wykorzystywać takie rzuty wolne. Pięcioosobowy mur zawodników Azerbejdżanu. No i zobaczymy, jak się Ryszard Czerwca. Niewiele brakowało, a ten strzał Tomasza Wałdocha zaskoczył, gdy Żitkowa. Ale strzał obok bramki jest oczywiście strzałem niecelnym, bramki nie ma. W dalszym ciągu, w ostatnim meczu eliminacji do Mistrzostw Europy, Azerbejdżan remisuje w Trabzonie z reprezentacją biało-czerwonych 0-0. Tomasz Sokołowski. Jest Kasumow, od razu ucieka Urbanow, do niego podanie, wokół niego Marek Pierczewski. Wokół niego był Tomasz Wałdok, przepraszam, w naszym ciągu Azerowie, po obwodzie naszego pola karnego Kasumow próbował do Sulejmanowa, ale za mocno Marcin Kuźwa do Rafała Siadaczki. Może teraz. No, niewiele brakowało, a ta piłka doszłaby do Marcina Kuźwy. Próbował strzał Czereszewski, nie trafił w piłkę, zablokowany. Cofa się Sokołowski. Waldemar Jaskulski, Tomasz Wałdok, przepraszam, asykuruje piłkę, i która wychodzi poza linię boczną, i Tomasz Sokołowski. W środku Kuźwa i Siadaczka. Ładna taktyczna sztuczka, rzut wolny i będzie szansa na zmianę rezultatu. Pograł Getmana, Igora Getmana, Sokołowski. Getman nie miał innego wyjścia, jak Sokołowski musiał Polaka zatrzymać. Ryszard Czerwca. Niebezpiecznie, piłka odbita od trybu piłka za Azerbejdżanu, Sulejmanow jest. Obok niego Tomasz Lenart. Urbanow jest z boku, wybiera Kasumowa, dąży do piłki Kasumow. Jeszcze dośrodkowanie, ale żaden z piłkarzy Azerbejdżanu nie zamknął tej akcji. Na szczęście i Czereszewski. Ryszard Czerwca. Nie miał komu zagrać. Niedługo minie 30 minuta drugiej połowy. Jest 15 minut do końca spotkania. Około 15 minut, może 17. Czas w ciągu być tam. W dalszym ciągu nie możemy znaleźć przeszedkę na obronę Azerbejdżanu. Sulejmanow. Nie ma pozycji spalonej. Kasumow, bardzo niedobra sytuacja. Broni Andrzej Woźniak. Aj było groźnie. Znakomitą sytuację miał Beli Kasumow. Świetnie zachował się Andrzej Woźniak. Wyszedł, wrócił kąt. No i niewiele brakowało, a stracilibyśmy gola. No to już była naprawdę tragedia. Ale ruszają Polacy. Siadacz pokazuje Sokołowski, że jest niepilnowany. Siadaczka rusza teraz ładnie do Sokołowskiego. Idzie do środka. Siadaczka w środku. Sokołowski próbuje dośrodkowywać. Jeszcze był przez moment przy piłce, ale ostatecznie skończyło się na rzucie z autu dla naszej reprezentacji. No, groźny to był moment. Niewiele brakowało, a
Beli Kasumow, jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy Azerbejdżanu, zdobyłby dla tego typu wrażenie. Teraz serwiec strzelał, ale zbyt lekko, aby zaskoczyć Aleksandra Żyćkowa. Jakoś cenne tempo naszej reprezentacji, no nie mogę tego zrozumieć, bo przecież jest to ostatni mecz. Szansa pokazania się nowemu selekcjonerowi, szansa zmazania tego tytułu występu w Bratysławie. Jakoś Polacy nie mogą wykrzesać siebie jak ambicji, waleczności. Grają po prostu tak, aby po prostu ten mecz rozegrać go do końca. Sulejmanow teraz poradzi sobie z Lenartem, to Kołowski faulowany, ale przecież jak do tej pory wszyscy nie było żadnych wielkich fauli. Meczu to jest warte podkreślenia. Młodzieżówki wczoraj wygrany przez naszą drużyną 2-1. Także oba zespoły grały bardzo szybko, choć była jedna czerwona kartka, ale przez nas zobaczył za fał taktyczny. Nie było fałów wątpliwości żadnych, no po prostu musiał zatrzymać swojego rywala, aby Polska nie straciła bramki. A jak na razie pan Moskowicz i doktorzy Moskowicz i Małkiewicz, Czesław Małkiewicz, lekarz reprezentacji młodzieżowej, na szczęście tutaj w Turcji nie mieli nic do roboty. Kasumow, rzut wolny. Sulejmanow pogalnił boczną boiska. Kasumow niedokładnie. Wywalczył piłkę. Kuźba, ale źle zagrał do Czerwca. Bardzo niedokładnie. Te dwie zmiany, a właściwie trzy zmiany w tej chwili już, bo wszedł na boisko także Tomasz Lenart, zresztą Marcin Kuźba i Rafał Siadaczka, jak na razie nie przyniosły żadnych efektów, żadnej zmiany gry polskiej drużyny. Bałdo do Czereszewskiego. Kokowski jak zwykle rozciąga po lewej stronie, przy linii bocznej. Ryszard Czerwiec. Siadaczki. W trudnej sytuacji Siadaczka. Ryszarda Czerwca chyba powinien dośrodkowywać. Tak też uczulnie Paweł Wojtala trzymany za koszulkę. Lekko przez przeciwnika. Próbował zaskoczyć Żyćkowa. Ale główkował bardzo, bardzo niecelnie. I Azerbejdżan. Znakomita sytuacja Kasumowa, no. A siarki mnie przeszły, jak widziałem, jak ten napastnik wychodzi na czystą pozycję, ale świetnie, na szczęście zachował się Andrzej Woźniak. W dalszym ciągu bez bramek. Może teraz. Marcin Kuźba w środku. Zyskuje, ale nie miał czystej pozycji do oddania strzału na bramkę Azerbejdżanu. Nie miał też problemów ze złapaniem piłki Aleksander Żyćkow. Bałdo przy Sulejmanowie. Sulejmanow pokazuje, że jest niepilnowany. Później się troszkę Bałdo. Teraz biegnie do napastnika. Naszych przeciwników. Jeszcze zapewne raz będzie piłka oddana do Sulejmanowa, tak? Duże zaufanie mają do tego piłkarza. Próbował Urbanow, tylko odegrać piętą, ale właśnie do Sulejmanowa, ale bez efektów. Marek Czereszewski jest to koło Czerwiec troszkę niepilnowany. Nie bardzo może mu podać to koło. Musi wycofać, tak? Jest Marek Czereszewski. Tomasz Lenart, obok Kasumowa i Tomasz Wałd. Siadacz. Bardzo ładny strzał, bardzo mocne uderzenie. Nie próbował nawet łapać piłki bramkarz Azerbejdżanu, piąskował ją. Od dłuższego czasu pierwszy niezły moment naszej drużyny. Ładnie Siadaczko uwolnił się z podopieki Agajewa.
nie namyślał się zbyt długo, mocny strzał lewą nogą, no i Żydkow miał trochę kłopotów z obroną tego strzału. Ryszard Czerwiec głęboko cofnięty do Świerczewskiego, Tomasz Waldo, tak rozciągnął teraz rywali, nasi zawodnicy. W środku duży tłok, dużo naszych piłkarzy i z daleka. Z daleka, ale po raz kolejny niecelny. Ryszard Czerwiec. Po 10 minut do końca spotkania w Trabzonie na stadionie Hüseyin Avni Akçar w obecności skromnej liczby kibiców, no w tej chwili trochę więcej, może około 500 fanów futbolu, reprezentacja Azerbejdżanu i Polski bezbramkowo remisują. Słabe to widowisko. Drużyna Azerbejdżanu w eliminacjach grała beznadziejnie. No i mogliśmy się spodziewać, że zespół tak ad hoc trochę stworzony przez Henryka Postela będzie się starał wygrać ten mecz. Tymczasem odnoszę takie wrażenie, że nasi w remisie są zupełnie zadowoleni. Wprawdzie oczywiście atakują, więcej jesteśmy przy piłce. Azerbejdżan przede wszystkim skupiony na obronie dostępu do własnej bramki, ale z tych ataków niemrawych naprawdę nic nie wynika. Zresztą to widać doskonale. A właśnie choćby takie sytuacje Nika Sumow. Jest na miejscu Sokołowski. No może teraz trochę więcej miejsca. 5 piłkarzy przeciwko 4 Polaków. Przeciwko 5 teraz. Kuźba. Nie da sobie odebrać piłki. Popychany tam ostro przez rywala. Wycofa do Marka Świerczewskiego. Do środka zapewne do Tomka Wałdocha. Tak. Wojtala tam na prawej stronie jest. Do niego podanie. W środku Kuźba i Siadaczka. Żydkow nie będzie miał problemu ze złapaniem tego doświadczenia. No i chyba Kasumow dostanie piłkę. Nie. Doświadczony Aleksander Żydkow nie spieszy się, niewiele czasu pozostało do końca, a przecież ten wynik to wynik bardzo dobry dla Azerbejdżanu. Pierwszy punkt w eliminacjach mistrzostw Europy. O sile tego zespołu Azerbejdżanu najlepiej świadczy fakt, że w 1994 roku w klasyfikacji francuskiego tygodnika France Football zajął ten zespół dopiero 45 miejsce. Polska była na miejscu 21. No ale na boisku tej różnicy klasy nie widać. Sokołowski. I Czerwiec. I Sulejman. To chyba ulubione zagranie tego piłkarza. Kasumow jest do niego, będzie piłka adresowana. Przed nim Bereszewski. Tam zupełnie z prawej strony, z lewej strony, przepraszam, niepilnowany. Numerem 7 Magajew, ale Polacy odzyskali. Marek Świerczewski. Czerwiec ucieka. Wolno Polacy biegają, jakby im zabrakło sił już w końcówce tego meczu. W tej chwili to jest gra na stojąco. Żadnego ruchu. Łącznie z piłkarzami, którzy weszli pod przerwę. Sokołowski. Nie udało się przyjąć, nie udało się oddać strzału Siadaczce. Tomasz Wałda. Do Wojtali. Wojtala bardzo wysoki, ale przegrał niższym od siebie o 10 cm rywalem pojedynek. I kontra. Agajew. No w znakomitej sytuacji. No Wojtowskiej teraz trzymał za koszulkę naszego obrońcę Tomka Lenarta Sulejmanom. Ale nic się nie stało. Kolejna zmiana, trzecia w zespole Azerbejdżanu. Zmęczony Nazim Sulejmanow, kapitan zespołu, opuszcza boisko, a za Sulejmanowa wejdzie Wiaczesław Lyczki. Zawodnik Nefci Baku, 6 występów w reprezentacji Azerbejdżanu w mistrzostwach. W eliminacjach mistrzostw Europy.
Czerwiec nie miał komu zagrać, musiał oddać piłkę, straciliśmy ją na moment. Kierczewski, obok niego Bałdow. Znowu idziemy środkiem, zamiast podać na skrzydło, rozciągnąć troszkę tę zmasowaną obronę Azerbejdżanu. Kulka do tyłu. Prosto padło podanie na wysokiego Bojtala, ale Bojtala niepotrzebnie czekał na tę piłkę, powinien wyskoczyć do podania. Tymczasem niższy rywal zabrał mu ją, pozycja spalona. Wiatosława Łuczkina. Polak niewiele, naprawdę niewiele czasu zostało. Jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, no to na pewno nie będziemy mogli mówić o jakimś miłym akcencie na koniec tych eliminacji, bo remis z tak słabym zespołem jak Azerbejdżan to z pewnością nie jest sukces, a porażka dla naszych piłkarzy. Żółta kartka dla Deni Gajsumowa za faul na Tomaszu Sokołowskim. Pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Oto właśnie Deni Gajsumow. 25 lat. Czwarty występ w eliminacjach Mistrzostw Europy. Potrzebna jest jednak interwencja doktora Moszkowicza. Sokołowski trzyma się za kolano. Taką sytuację jak ta, jak ten rzut wolny widzieliśmy kilkanaście minut wcześniej. Także Ryszard Czerwiec próbował zaskoczyć Czuczkowa. Zobaczymy, czy teraz decyduje się na bezpośredni strzał, czy poda piłkę Markowi Szymczowskiemu, który jest bardzo blisko. Sokołowski utyka w dalszym ciągu. Ryszard Czerwiec. Jaskulk. Troszkę daleko i na zerowie. No wyraźnie ten wynik odpowiada naszym rywalom. My wprawdzie próbujemy zmienić losy tego spotkania. Atakujemy, jesteśmy częściej przy piłce, ale nic z tego nie wynika. Źle to wygląda, zły to prognostyk dla nowego selekcjonera. Dublerzy pierwszej reprezentacji wypadają w tym meczu słabiutko. Nie ma pozycji scalonej, wraca Sokołowski. Na szczęście Sokołowski w tej chwili uratował naszą drużynę od bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Kurban Kurbanow, gdyby nie pomocnik Tomilowski, miałby szansę pokonać Andrzeja Woźniaka. Zagapili się nasi obrońcy. Dużo miejsca, luka. Bardzo ładnie w nią weszli dwaj napastnicy Azerbejdżanu, wprowadzeni po przerwie, Liczkin i Gurbanow. No i na szczęście szybki Sokołowski uratował sytuację. Było bardzo groźnie. To już druga taka sytuacja w tej połowie. Pierwszą miał Kasumow, także po błędzie naszej obrony. Sam na sam z Andrzejem Woźniakiem. No a teraz sytuacji sam na sam na szczęście nie było, bo pory wrócił Sokołowski. I Polacy. Za mocno blokowana będzie piłka. Od własnej bramki decyduje Resimotram. Wybijać będzie Aleksander Żyd. Ostatnie minuty tego spotkania. Spotkania, które stało niestety na bardzo słabym poziomie. Z przykrością trzeba stwierdzić, że Azerbejdżan potwierdził, że jest drużyną bardzo, bardzo słabą, a nasi piłkarze niestety do tego poziomu absolutnie się dostroili. Wyglądaliśmy słabe, naprawdę słabe widoki. Kuźba. Bałdo, Sokołowski. Najlepszy piłkarz w tym spotkaniu naszej reprezentacji. Waleczny. Gra na całej szerokości i długości boiska. Po jego akcjach było najwięcej zamieszania pod bramką. Aleksandra Dziwkowa i w tym momencie Leszny Motram kończy to spotkanie. Remis w Trabzonie w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Azerbejdżan-Polska 0-0. Wynik ten na pewno cieszy naszych rywali.
A dla nas wynik ten, choć remisowy, z pewnością jest porażką. Porażką dla naszej piłki nożnej. No i bez nuty optymizmu rozpoczynać będziemy nowy etap w naszej reprezentacyjnej piłce. Ostatnie spotkanie Henryka Postela. Teraz wszystko w rękach Władysława Sakiewicza. W smutnym niestety nastroju dziękuję serdecznie Państwu za spędzone z nami blisko 100 minut. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.